Zaczynamy montaż zespołu pompowego Alex HX10MS. Po otwarciu opakowania wyjmujemy kolejne elementy. Instrukcję montażu i gwarancję. Czujnik temperatury. Sterownik solarny Minisol z wiązką przewodów. Śruby do przykręcenia zespołu na ścianie. Zawór bezpieczeństwa. Trójnik z zaworem odpowietrzającym w obudowie. Zespół pompowy Alex HX10. Szablon. Zespół pompowy podłączamy do rury powrotnej do kolektorów. Sprawdźmy, która to z rur. Rura powrotna to ta bez przewodu czujnika temperatury kolektorów i bez nadruku producenta na płaszczu izolacji. Do montażu wykorzystujemy szablon, na którym zaznaczono obrys zewnętrzny zespołu, obrys rury, do której zostanie podłączony i miejsca wiercenia otworów śrub montażowych. Szablon przykładamy pod biegnącą pionowo rurę powrotną do kolektorów słonecznych na odpowiadającej nam wysokości. Odległość od uchwytu trzymającego rurę do górnego krótca w grupie pompowej nie powinna być mniejsza niż 200 mm. Po odsunięciu rury zaznaczamy miejsca wiercenia otworów. W wyznaczonych miejscach montujemy kołki, nie dokręcając ich do samej ściany. W celu wyznaczenia miejsca rozcięcia i obcięcia izolacji zawieszamy na ścianie zespół pompowy. Wspornik powinien być tak odwrócony, aby była możliwość wsunięcia do niego rury powrotnej, do której będzie przyłączony zespół pompowy. Jeżeli jest to niemożliwe, tak jak widzicie to na naszym filmie, mamy możliwość prostego obrócenia wspornika. Należy wyznaczyć miejsca rozcięcia izolacji pomiędzy rurą powrotną i zasilającą 150 mm powyżej górnego krótca przyłączeniowego oraz miejsca, pomiędzy którymi izolacja zostanie usunięta. Odmierzamy odległość 30 mm od górnego krótca przyłączeniowego. Takie same odległości odmierzamy od dolnego krótca zespołu. Aby wygodnie przygotować rurę do podłączenia, zdejmujemy zespół pompowy ze ściany. Rozcinamy izolację pomiędzy rurami zgodnie z zaznaczonymi miejscami. Następnie pomiędzy zaznaczonymi miejscami usuwamy z rury zewnętrzny płaszcz izolacji. Usuwamy także materiał izolacyjny, który wygodnie można przyciąć nożyczkami. Po usunięciu izolacji, bezpośrednio na metalowej rurze w odległości 50 mm od miejsc obcięcia izolacji, zaznaczamy miejsca obcięcia rury. W wyznaczonych miejscach obcinamy rurę za pomocą rolki. Nakładamy nakrętkę, a następnie przy pomocy narzędzia zagniatamy rurę, aby uzyskać odpowiednią przylgę. Wykonanie prawidłowego obcięcia rury oraz wykonanie przylgi wymaga szczególnej staranności, ponieważ później będzie gwarantowało szczelność połączenia. Thank you.
Za wykonanymi zagnieceniami zakładamy pierścienie, a następnie montujemy dostarczone w zestawach solarnych zabezpieczenia termokurczliwe końców izolacji. Te same kroki montażowe wykonujemy na dolnym odcinku rury. Montujemy zespół pompowy na ścianie i dokręcamy śruby mocujące. Jeżeli widoczność manometru jest ograniczona, możemy przenieść go na przeciwną stronę. W tym celu wystarczy go odkręcić i obrócić o 180 stopni. W naszym przypadku nie jest to konieczne, więc przykręcamy manometr w poprzedniej pozycji. Teraz przykręcamy rurę do króćców zespołu pompowego. Pod zespołem pompowym montujemy co najmniej jeden uchwyt podwójnej rury Bisolar, zapewniając tym właściwą stabilność zamontowanego zespołu pompowego. Rurę, do której przyłączyliśmy zespół pompowy, łączymy z dolnym krótcem wężownicy. Do górnego krótca wężownicy przykręcamy dostarczony z grupą pompową trójnik z zaworem odpowietrzającym, skierowany do dołu gwintem przeznaczonym do przykręcenia rury. Podłączenie rury solarnej od dołu pozwala na uzyskanie syfonu, zabezpieczającego przed powrotem odseparowanego w wężownicy powietrza do rury. Najpierw dopasowujemy długość rury, przykładając ją do dolnego krótca trójnika. Odmierzamy 45 mm od krótca, aby zaznaczyć miejsce, od którego izolacja zostanie usunięta. Następnie od tego miejsca odmierzamy 150 mm. Pod płaszczem izolacji rury łączonej z górnym krótcem znajduje się przewód czujnika temperatury. Koniec obciętego przewodu wyprowadzamy spod izolacji tak, aby było możliwe późniejsze przyłączenie przewodu czujnika temperatury. Najlepiej jest zrobić to podczas oddocinania rury do trójnika. Usunięcie izolacji pomiędzy tymi dwoma punktami pozwoli nam w łatwy sposób wyciągnąć przewód czujnika temperatury i przygotować rurę do podpięcia do zamontowanego wcześniej trójnika. Podobnie jak w przypadku zespołu pompowego, aby wygodnie wykonać zagniecenie rury, należy usunąć izolację na odcinku 50 mm od jej zakończenia. Minimum 100 mm. Taki syfon należy uzyskać po zamontowaniu rury do trójnika. Pozostaje nam dołączenie do zespołu pompowego naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa. Powyższe elementy możemy zamiennie podłączyć do pozostałych wolnych górnych krótców grupy pompowej. Do montażu naczynia przeponowego wykorzystujemy odcinek rury elastycznej, tej samej, z której wykonywaliśmy instalację. Należy pamiętać, że naczynie powinno być zamontowane poniżej krótca w zespole pompowym, do którego jest przyłączone, i odwrócone krótcem przyłączeniowym do góry.
Ostatnim krokiem montażu Alexa HX10MS od strony hydraulicznej jest zamontowanie sterownika Minisol. Wkładamy wtyczki do pompy w zespole pompowym Alex, zwracając uwagę na zachowanie poprawnej strony ich włożenia. Doprowadzamy i zabudowujemy w podgrzewaczu podłączony do sterownika czujnik temperatury wody. Za pomocą dostarczonych złączek łączymy końcówki przewodu czujnika temperatury kolektorów z przewodem podłączonym fabrycznie do sterownika. Pamiętajmy, że przed napełnieniem instalacji solarnej nie włączamy sterownika Minisol do gniazda zasilania elektrycznego. Teraz pozostaje napełnienie i uruchomienie instalacji.